Gotowi jesteście słuchać Słowo Boże? Chyba nie powinienem zadawać takiego pytania w środę, bo tu sami nadgorliwcy przychodzą w środę, za co wam niniejszym serdecznie dziękuję. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób diabeł chce zniewalać nasze życie i w jaki sposób możemy żyć w wolności przed naszym Panem i cieszyć się wolnością, do której nas powołał sam Pan Jezus Chrystus. Dzisiaj temat mój dzisiejszy to jest coś, co w liście do Hebrajczyków jest nazwane niewolą lęku. Lęku przed czymś. Akurat w tym liście do Hebrajczyków jest powiedziane o niewoli lęku przed śmiercią, ale chciałbym, by ten temat dzisiejszy był nieco szerszy. Słowo Boże też powiada, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale dał nam ducha synostwa. Dał nam Bóg takiego ducha, dzięki któremu z odwagą możemy przychodzić przed oblicze Boże. I powiem wam, że skoro żyjemy jako dziedzice nieba i ziemi, tutaj na tej ziemi, skoro żyjemy tutaj na tej ziemi jako dzieci Boże, którym Bóg dał wszystko, przecież nawet sam Pan Jezus powiedział kiedyś: nie bój się, malutka trzutko. Nie wiem, ilu ich tam Pan Jezus miał. Miał tych swoich uczniów Pan Jezus tylu, że nazwał ich malutką trzutką. Nie wiem, ilu to jest malutka trzutka. Może 12, z których to jeden był Judaszem. Może więcej, może mniej. Jezus mówi: nie bójcie się, malutka trzutko, bo upodobało się Ojcu Niebieskiemu dać wam królestwo. I cokolwiek to znaczy, jesteśmy przed Bogiem tak bardzo wywyższeni. Jesteśmy tak przed Bogiem wysoko wyniesieni. Zobaczcie, cały świat mówi, że musi przychodzić do Boga Ojca przez pośredników. Miliony, jeśli nie powiedzieć miliardy ludzi mówią dzisiaj, że nie mają prawa przyjść przed oblicze Boże. Że muszą sobie szukać pośredników. Za wstawiennictwem, za pośrednictwem kogoś. Wyobraźcie to sobie, my mamy prawo przychodzić do Ojca bez żadnych pośredników. Słyszeliście proroctwo Ewy? Bóg do swoich dzieci nie tylko mówi: słuchaj, ty nie bądź taki odważny, znajdź sobie kilku pośredników. Ale Bóg mówi: ja się nie zgadzam, że spotykam się z wami na nabożeństwach. Ja się nie zgadzam, że raz na jakiś czas słyszę wasz głos, ale chcę i pragnę społeczności z wami codziennie. Jak niesamowity jest nasz Bóg. I kiedy Bóg ma takie nastawienie do nas, kiedy Bóg ma takie pragnienie, żeby przebywać z nami, żeby otworzyć szeroko drzwi do swoich komnat przed nami, żeby otworzyć szeroko drzwi do swoich błogosławieństw i łask i do społeczności z sobą, diabeł przychodzić chce do nas z lękiem. Z jakimś takim wewnętrznym poczuciem, które będzie nas blokowało przed przychodzeniem do Boga i które będzie nas blokowało przed otrzymywaniem od Boga łask i błogosławieństw i dóbr, które Pan dla nas przeznaczył. Moje zwiastowanie dzisiaj będzie proste, ale mam nadzieję, że będzie zmieniało i moje życie, i wasze życie. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14 wiersz do 18. To będzie podstawa naszego rozważania. Słowo Boże mówi tam tak: skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Ta główna myśl, którą chciałbym stąd wyciągnąć, to jest myśl mówiąca o tym, że ludzie przez całe życie byli w niewoli lęku przed śmiercią.
Ale autor listu do Hebrajczyków opisuje to w taki sposób, że do pewnego momentu diabeł panował nad śmiercią. Śmierć była czymś, czym mógł dobrowolnie rozporządzać. Ale Pan Jezus, kiedy przyszedł i umarł, kiedy oddał swoje życie jako niewinny, święty, doskonały baranek Boży, dnia trzeciego zmartwychwstał, ponieważ śmierć nad nim, nad sprawiedliwym i świętym barankiem Bożym panować nie mogła. I w tym momencie władza diabła nad śmiercią została zabrana. Już więcej nie jest w stanie on decydować o tym. I ja chciałbym tutaj powiedzieć, że nie tylko mówimy o tym, że jakiś człowiek umiera tutaj na tej ziemi, bo nasze życie jest mgnieniem, a potem będziemy żyć całą wieczność, albo będziemy wiecznie potępieni, na śmierć pójdziemy. Ale jaka jest strategia diabła? Otóż diabeł nie tylko wtedy, ale do dnia dzisiejszego prezentuje siebie samego jako władcę. Władcę nad śmiercią. Co więcej, diabeł prezentuje samego siebie jako władcę nad wieloma rzeczami w naszym życiu. Oczywiście diabeł nigdy nie przychodzi, nie puka i nie mówi dobry wieczór, czy powiedzmy najgorszy wieczór w twoim życiu nastał, jestem diabeł, właśnie do ciebie zapukałem. Czy zły wieczór, to powiedzmy to taka wersja diabelska by była. I nie mówi, słuchaj, właśnie przyszedłem ci powiedzieć, że ja panuję nad wszystkimi rzeczami w twoim życiu. Ale diabeł przychodzi do naszych serc i do naszych umysłów, żeby zniewolić ludzi w jakiś sposób. Żeby tobie i mnie, Bożym dzieciom, których Bóg wywyższył niesamowicie, dla których otworzył niebiosa, dla których, którym dał dostęp do swojej obecności, których wysłuchuje i których pragnie słyszeć każdego dnia. I ten diabeł przychodzi i próbuje nas zniewolić lękiem przed Bogiem albo przed różnymi rzeczami, które są Bożym błogosławieństwem. To jest niewola, która realnie istnieje w naszym życiu. Założę się, że wielu z was miało taką sytuację, kiedy baliście się przyjść przed oblicze Boże i odezwać się. I jestem pewien, że były takie sytuacje w waszym życiu, kiedy myśleliście sobie tak. Nie wiem, co powiedzieć. Z pewnością Bóg mnie chce wyrzucić od siebie. Z pewnością, jeśli Bóg cokolwiek chce zrobić z moim życiem, to odtrącić mnie od siebie i powiedzieć, słuchaj, dla takich jak ty nie ma miejsca przy mnie. Jeżeli takie rzeczy się zdarzają, to jest to z pewnością znak tego, że to nie Duch Święty nam podszeptuje coś do naszych serc. Co mówi ten fragment Bożego Słowa? Po pierwsze, jest powiedziane, że Boża odpowiedź na zniewolenie diabła to jest arcykapłan. Tak tylko pobieżnie napomknę, że list do Hebrajczyków ujmuje to w taki sposób, że prawdę mówiąc istnieje tylko jeden kapłan, tak? Który sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. To znaczy, zgodnie ze Słowem Bożym, nie ma żadnego kapłana oprócz Jezusa Chrystusa. List do Hebrajczyków mówi, on sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. W Starym Testamencie każdy kapłan sprawował kapłaństwo do pewnego momentu, bo człowiek umierał. Jezus Chrystus, kiedy został kapłanem według porządku Melchizedeka, już mniejsza o tym, co to był ten Melchizedek w Starym Testamencie, ale Jezus Chrystus objął kapłaństwo nieprzechodnie. To znaczy, nie ma już dzisiaj potrzeby, żeby był kapłan. A więc ten, który głosi wam Słowo Boże, czy ja, czy Marek, czy Sylwester, to nie jest kapłan. To jest wyłącznie sługa, który jest powołany do wykonywania jakiejś służby w Kościele. Tak samo jak są inne służby, po prostu różnorodne są służby. Nie ma kapłaństwa. Co więcej, Słowo Boże powiada, że ten to arcykapłan musiał stać się człowiekiem,
bowiem kapłan jest kimś, kto reprezentuje ludzi. Tak? Więc Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tę ziemię, stał się w pełni człowiekiem. Wybaczcie, ja trochę zbaczam od tematu, ale kilka słów wyjaśnienia. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, musiał się stać człowiekiem. Musiał się stać człowiekiem. Dlaczego? Bo po pierwsze umarł za grzechy ludzi jako człowiek, reprezentując wszystkich ludzi, a po drugie stał się kapłanem dla każdego człowieka. To znaczy kapłanem, który reprezentuje człowieka, każdego człowieka przed Bogiem. W związku z tym nie potrzebujemy nikogo innego. Nie potrzebujemy żadnych, po pierwsze, pośredników, bo Jezus został przez Boga posłany do najniższych krańców ziemi. Tak? Jest powiedziane, że do najniższych krańców ziemi. Może to też w formie dosłownej, bo tam, gdzie Jezus się urodził, jest najgłębsza depresja na ziemi. Mam nadzieję, że z geografii nie popełnią tej pomyłki, bo ostatnio mi Ben zadał pytanie, tata, a rów Mariański przecież jest głębszy. No tak, ale tam jest woda. Więc Jezus przyszedł do najniższych krańców ziemi. Urodził się wśród najuboższych warstw ludności. Chociaż był stwórcą wszechświata, przyszedł do tych, którzy są najniżsi. Potem był emigrantem, a potem pracował fizyczną pracą zarobkowo i stał się arcykapłanem. A więc Jezus Chrystus w pierwszej mierze, jeśli tak można powiedzieć, nie reprezentuje tych, którzy w miękkich szatach chodzą, po czerwonych dywanach i jeżdżą limuzynami, ale Jezus w pierwszej mierze reprezentuje tych, którzy są tacy jak my, prawda? Ponieważ Jezus urodził się pośród takich jak my. Nie był nikim szczególnym na tej ziemi. Więc jest arcykapłanem dzisiaj. Jest arcykapłanem, który nas reprezentuje. I co mówi ten fragment Bożego Słowa? Powiada mianowicie, że we wszystkim musiał się upodobnić do braci. Niesamowite. We wszystkim musiał się upodobnić do nas. Oczywiście za wyjątkiem grzechu. Aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. A więc po pierwsze Jezus oczyścił nas z naszych grzechów, a po drugie Jezus wie, co to znaczy żyć takim życiem jak my. Jezus wie, co to znaczy żyć życiem, którym my żyjemy, ze wszystkimi obciążeniami tego życia. Więc dlatego Pan Jezus może pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I wracając do lęków. No więc diabeł przychodzi do nas, chociaż jesteśmy bardzo wywyższeni, chociaż jesteśmy bardzo pobłogosławieni i chce z nas uczynić niewolnikami, niewolników. W jaki sposób? Poprzez lęk, tutaj ten fragment mówi, poprzez stan naszego serca, naszego umysłu, naszych emocji, kiedy poprzez obawy boimy się wielu rzeczy. Lęk jest niewolą. Jeśli więc czynimy coś, to pamiętajcie, powodowani lękiem, to pamiętajcie, że jest to stan, w którym bardzo głęboko musimy się nad sobą zastanowić. Kilka przykładów ze Słowa Bożego. Po pierwsze, Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej z powodu lęku. Ten lęk to była niewiara. Zobaczcie, Bóg dał im ziemię obiecaną, a oni tak się przerazili tym, co było widać w tej ziemi obiecanej, że tam byli wielcy ludzie, warowne miasta, że tam było Jerycho, które miało niesamowite mury i oni byli tak przerażeni tym, że przez 40 dni i przez 40 nocy płakali, że Bóg ich chce wprowadzić do ziemi obiecanej, żeby ich tam zniszczyć. Lęk spowodował w nich takie reakcje, że nie mogli nigdy wziąć w posiadanie błogosławieństw, które ma Bóg. Następny przykład. Saul, król Izraela, pewnego dnia
Tak był przejęty ludźmi, przejęty tym, co się działo w jego kraju. Bardziej był przejęty niż wszystkim innym. Co więcej, bał się ludu. Bał się reakcji ludu, bał się tego, w jaki sposób lud, który Bóg mu powierzył, będzie reagował na niego, że zaczął występować przeciwko Bożej woli. Zaczął składać ofiary ze strachu, z przejęcia. Bał się, że go wszyscy opuszczą. Więc zrobił coś takiego, co sprzeciwiło się Bożej woli. Ten sam Saul, kiedy Bóg go odrzucił, a wybrał Dawida, tak się bał Dawida, że na czym polegało jego całe życie? Ścigał go przez całe swoje życie, przez resztę swoich dni. Jak bardzo można zgłupieć? I nie mówię tego tylko o Saulu. Mówię to też do siebie, do was nie śmiem. Ale jak bardzo człowiek może zgłupieć, kiedy z powodu lęku, z powodu czegoś, co diabeł czyni w naszym wnętrzu, możemy czynić rzeczy, które są tak niedorzeczne, tak głupie, tak bezsensowne, że po prostu nie będziemy sięgać po Boże błogosławieństwa, nie będziemy patrzeć na to, co Bóg chce uczynić dla nas, ale będziemy poprzez lęk, poprzez te wszystkie rzeczy, które się w nas zagnieździły, zajmować się rzeczami, którymi nie powinniśmy się zająć. Dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa? Pamiętacie? Diabeł chciał z niego uczynić niewolnika. Chciał zniszczyć jego powołanie. Ja wiem, to sam Pan Jezus prorokował, że Piotr się zaprze go. Ale pomyślcie sobie, ile razy my z lęku przed ludźmi czegoś nie powiedzieliśmy, co powinniśmy byli zrobić. Ile razy z lęku przed ludźmi nie wyznaliśmy naszej wiary. Ile razy z lęku przed ludźmi nie powiedzieliśmy, nie, to jest grzech, to jest zło, ja tego nie zrobię. Ile razy z lęku przed ludźmi robiliśmy dokładnie to, co oni. No bo odrzucą nas. No więc Piotr z lęku przed ludźmi zaparł się Pana Jezusa i mówi, ja go nie znam. Nie wiem, o czym mówisz. Prawdopodobnie z obawy przed trudami podróży misyjnej Jan Marek zrezygnował ze wspólnej służby z Pawłem i Barnabą. Wybaczcie mi, że mówię o tych wszystkich przykładach biblijnych, nie wprowadzając was głębiej w kontekst. Ale Bóg przygotował nam cudowne rzeczy, a diabeł przychodzi do nas z lękiem i obawami, żebyśmy przypadkiem nie poszli dobrą drogą. Mam do was pytanie. To odpowiedź nie jest taka oczywista. Jak wielu z was przeżywało trudne chwile przed swoim chrztem, zanim zdecydowaliście się przyjąć chrzest? Może z powodu ludzi, może z powodu wewnętrznych. Kto z was przeżywał to jakoś tak ciężko? No, większość z was. Diabeł przychodzi, żeby zastraszyć nas, żebyśmy nie podjęli słusznych decyzji. Lęk, obawa. Dlaczego diabeł przychodzi właśnie z lękiem, właśnie z obawami, które być może coś powstrzymują w naszym życiu? Dlaczego właśnie lęk? I dlaczego właśnie diabeł? Myślę, że pierwszą rzeczą jest to, że kiedy Bóg przychodzi do nas i kiedy Bóg coś czyni, to napełnia nas niesamowitym pokojem. Bożej obecności zawsze towarzyszy niesamowity pokój. Pokój, którego nie da się wytłumaczyć racjonalnie. Ale dlaczego właśnie tak jest? Myślę, że kiedy przychodzi lęk i kiedy przychodzi przerażenie, kiedy przychodzi strach w czymkolwiek, to diabeł usiłuje przedstawić nam rzeczywistość, w której żyjemy, tak, jakby ta rzeczywistość nie miała udziału Boga w naszym życiu. To jest kluczem do naszego życia, że Bóg ma udział w naszym życiu, że Bóg ma udział w każdej chwili naszego życia.
Bóg ma udział w każdej sytuacji dotyczącej naszego życia. I czy to jest kwestia naszej pracy, czy to jest nasze życie osobiste, czy to jest rodzinne życie, czy to są finanse, czy cokolwiek innego. Bóg ma udział w naszym życiu. Bóg chce mieć udział w naszym życiu. Bóg chce mieć bardzo aktywny udział w naszym życiu. I przychodzi wówczas diabeł. Czy się pojawia choroba, czy pojawia się jakikolwiek problem, albo jakakolwiek sytuacja, jakakolwiek perspektywa może w naszym życiu, i przychodzi i tak pomalutku zaczyna wsączać jad w nasze dusze. A jak ci Bóg nie pomoże? A jeśli to nie to? A jeśli Bóg cię nie uzdrowi? A jeśli Bóg ci nie pomoże finansowo? A jeśli Bóg ci nie zabierze twojej samotności? A jeśli Bóg ci nie przebaczy? Bo pomyśl sobie, ci, którym przebacza, oni są trochę inni. Ty jesteś gorszy. I diabeł wsączać zaczyna jad w nasze życie. I kiedy tak pomału zaczyna wsączać ten jad w nasze wnętrza, my przychodzi pewien moment, że zaczynamy reagować stosownie do jadu, który napełnia nasze życie, a kiedy ten jad przejmuje kontrolę nad naszym myśleniem, diabeł zaczyna kontrolować nasze życie tak, że nie sięgamy po to, co jest Bożym darem, że nie sięgamy po to, co jest Bożą łaską, nie sięgamy po to, co jest naszą ziemią obiecaną, ale zaczynamy być przejęci lękiem, zaczynamy być przejęci obawą. Zanim oddałem swoje życie Jezusowi, chciałem żyć swoim własnym życiem. Chciałem żyć tak, jak mi się podobało, ale pamiętam, że dręczyła mnie zawsze jedna myśl. Tą myślą było to, że sobie wyobrażałem, że Pan Jezus przyjdzie na tę ziemię, bo wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa, że Pan Jezus przyjdzie na tę ziemię wtedy, kiedy ja będę spał. Czasem się pocieszałem jedną myślą. Myślałem sobie tak. Nie wiem, czy to jest oznaka mojej inteligencji, czy braku inteligencji. To już ocena do was należy. Ale czasem pocieszałem się tak. Jeżeli ja zasypiam, to ludzie w Tokio nie śpią. To może Pan Jezus nie przyjdzie wtedy, kiedy ja będę spał. Ale pamiętam, zawsze przy łóżku klękałem i powiem wam szczerze, nie miałem ochoty na życie z Bogiem. Nie żyłem dla Niego. Chciałem robić wszystko po swojemu, co nie znaczy, że moje życie nie wiadomo jak złe było. Ale chciałem żyć bez Jezusa i zawsze przy łóżku klękałem i mówiłem jedno krótkie zdanie. Panie Jezu, ratuj mnie, bo ginę. I gdyby nie ta myśl, gdyby nie ta myśl, która ciągle nieustannie wracała, że tak naprawdę idę drogą na wieczne potępienie, że nie żyję w społeczności z Jezusem, że nie znam Boga, że On nie ma udziału w moim życiu, to życie byłoby całkiem fajne. Ale ta jedna myśl zakłócała mi ciągle spokój. Że nie jestem gotowy na spotkanie z Panem. I to było dla mnie coś, co było bardzo przerażające. A więc kiedy myślimy o tym, że nasze życie jest życiem, na które nie ma wpływu Pan Jezus Chrystus, jako arcykapłan nasz, jako ten, który przebaczył nam nasze grzechy i jako ten, który upodobnił się do nas, przecierpiał wszystko to, co my cierpimy, przeszedł przez wszystkie próby i doświadczenia człowieczeństwa, ażeby pomóc tym, którzy przez takie same próby przechodzą. Więc jeżeli diabeł przychodzi do nas z tą właśnie myślą, to zabiera nam wszystkie błogosławieństwa. I wiecie, ja wiem, że diabeł nie jest w stanie zabrać nam faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie jest w stanie nam tego zabrać. To jest coś, co jest kompletnie poza Jego mocą. Jezus mu to zabrał. Jezus powiedział, diable, ja pokonałem ciebie i pokonałem śmierć. Życie i śmierć są w moich rękach. A więc oddałeś swoje życie Jezusowi. Życie twoje
i twoja śmierć, śmierć ciała raczej, ale życie wieczne są w rękach Jezusa. Diabeł nie ma nic do zrobienia w tej sprawie. Kompletnie nic. Jezus zabrał mu władzę nad śmiercią. I to jest cudowny fakt. Więc diabeł, przychodząc do ciebie i oszukując ciebie, nie jest w stanie zabrać ci życia wiecznego, które dał ci Pan Jezus, które Jezus zdobył swoją własną krwią. Ale diabeł, kiedy jesteś na tej ziemi i póki jesteś na tej ziemi, jest w stanie zabrać ci błogosławieństwa i łaski, które Bóg ci dał. Diabeł jest w stanie tak cię wystraszyć, tak napełnić cię lękiem, tak opanować twój umysł, że nie będziesz myślał kategoriami dziecka Bożego, ale będziesz myślał kategoriami radzenia sobie samemu w życiu. Muszę sobie jakoś sam poradzić, podczas gdy Bóg tego nie chce. A więc rzeczywistość, w której nie mamy pełni zaufania do Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak mówiłem, kiedy ostatnio głosiłem na temat narzędzi, które diabeł nam zabiera. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy modlili się o każdą, może nawet najgłupszą sprawę dotyczącą naszego życia. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali z Bogiem o wszystkim, co dotyczy naszego życia. Żaden detal, żaden szczegół nie jest wystarczająco mały, żeby nie mówić o nim Panu Jezusowi Chrystusowi. Mówmy więc o tym. Bóg to nie papież, że jest zainteresowany sprawami globalnymi całego świata. Bóg jest naszym Ojcem. Jest zainteresowany tym, co się dzieje w naszym życiu. Tutaj, teraz, w szkole, w domu, w różnych sprawach. Ale kiedy jesteśmy przestraszeni, kiedy radzimy sobie sami, kiedy diabeł zniewala nas przez lęki, przez obawy, nie sięgamy po Boże błogosławieństwa. A nie daj Boże jeszcze, jeśli mamy za sobą jakieś trudne doświadczenia, jakieś dramatyczne doświadczenia. To bardzo często już wtedy jesteśmy kompletnie ugotowani. Diabeł nas trzyma mocno w swoich rękach. Co nam grozi, gdy jesteśmy w niewoli i lęku? Po pierwsze, te wszystkie obawy, te wszystkie lęki są cierpieniem samym w sobie. I różni ludzie różne mają obawy. Niektórzy boją się o finanse. Niektórzy mają tak poranione dusze, serca czy życie, że boją się powtórki z tych przeszłych wydarzeń. Inni boją się samotności. Inni boją się o choroby. I myślę, że są jakieś dziedziny życia, do których możesz siebie dopasować, w których lęk napełnia twoje serce, w których obawa o coś, o twoje życie, o twoje dobro ciągle się pojawia. A więc jest to cierpienie samo w sobie. Po drugie, będziemy rezygnować z Bożych dróg i z Bożych błogosławieństw, jeśli będziemy się obawiać. Może tutaj kilka przykładów. Kto z was zaczął mówić językami, tak jak Duch Święty poddaje, nie mając najpierw obaw, że to będzie jakieś powykrzywiane, co ja będę mówił, jak to wszystko będzie. Kto z was miał obawy, jakiekolwiek obawy związane z językami? Ktoś z was miał? Dajcie znać ręką. No jest parę osób. Ja dlatego mówię, im szybciej się przeżyje chrzest Duchem Świętym, im szybciej zacznie się mówić językami, tym lepiej, bo im młodsza jest osoba, tym mniej obaw. Tak? Dobrze. Mówię. I to cała sprawa. Słuchajcie, Bóg chce prostować nasze ścieżki, nasze drogi. Ci, którzy może boją się mówić językami, to jest jedna sprawa. Ludzie się boją czasem modlitwy w ogóle. Dopóki Duch Święty nie wyprostuje ich ścieżek i dopóki Duch Święty nie wyprostuje ich dróg.
Mam do was pytanie inne. No bo powiedzmy, mówienie językami to jest błogosławieństwo. Nie ma co do tego wątpliwości, nie będziemy tego rozpatrywać. Kto z was, otrzymując kiedykolwiek słowo prorocze, słysząc głos Boży, był tak przestraszony, że miał wątpliwości, czy w ogóle o tym mówić, albo zrezygnował z tego? Kto z was? Proszę, z jednej strony mamy Boże błogosławieństwo, z jednej strony mamy Bożą łaskę, Bóg przemawia, co jest cudem samym w sobie, Bóg mówi, z drugiej strony diabeł przychodzi i wsącza w nas lęk. Wsącza w nas lęk i mówi, to nie jest od Boga, nie mów o tym, nie przekazuj, to z ciebie. Tutaj nie ma nic do zrobienia. I chciałbym wam powiedzieć, że my jak nabieramy się na to jak wróble na plewy. Nie wiem, czy tutaj nie pokiereszowałem tego powiedzonka, ale tak czy inaczej. Pamiętam jakiś czas temu, rozmawiałem z moim przyjacielem. Notabene nazywa się Piotr Nowak, ale to nie o tego naszego chodzi. Ten też jest moim przyjacielem. I rozmawiałem z moim takim przyjacielem i zaczęliśmy rozmawiać o jego służbie, o jego pracy. I dostałem słowo prorocze. I to słowo prorocze brzmiało mniej więcej tak. Piotr, w najbliższym czasie Pan ci pokaże, że jest wobec ciebie bardzo przychylny, bo tam chodziło o sprawy finansowe dotyczące jego służby, nie jego finanse, ale sprawy finansowe dotyczące jego służby czy seminarium. I mówię, Pan ci pokaże, że jest wobec ciebie bardzo przychylny, że jesteś człowiekiem na właściwym miejscu i Pan da ci znak, i to będzie znak finansowy, to będzie dotyczyło finansów, że Pan jest ci przychylny, to nie będzie rozwiązanie spraw finansowych w twojej służbie, w seminarium i tak dalej, ale to będzie znak od Boga, że jesteś człowiekiem na właściwym miejscu i że Bóg cię będzie błogosławił. Ile ja się nagimnastykowałem, zanim mu to powiedziałem. I mówię tak, słuchaj, ja mam dla ciebie słowo, ale boję się, że to ode mnie. Ja mówię, słuchaj Piotr, ja cię tak lubię, że ja sam już nawet nie wiem, czy to ja nie zmyślam tego, bo tak życzę ci dobrze i coś tam. I tak mu tłumaczę się, chyba z 5 minut mu się tłumaczę. On mówi, Marek, dobrze, powiedz mi. Powiedz mi w końcu, o co chodzi. Jeżeli to nie będzie od Pana, a z twojego serca, no trudno, nie szkodzi. Będę wiedział, że mam prawdziwego przyjaciela. No więc powiedziałem mu w końcu. Mówię, Piotr, słuchaj, takie i takie słowo Pan ma dla ciebie. No dobrze. Mówi, chwała Bogu. Minął tydzień, dzwoni do mnie i mówi tak, słuchaj. Tak jakoś się złożyło, że zadzwonili do mnie jacyś bracia i powiedzieli tak, Piotrze, to jest w naszym sercu, żeby dawać ci, to już mniejsza jaką kwotę, bo nie będę zdradzał wszystkich jego tajemnic, żeby co miesiąc do twojej służby, czy dla ciebie osobiście, dawać pewną kwotę pieniędzy i chcemy, żeby to było naszym błogosławieństwem dla ciebie. I on mówi, Marek, Pan jest dobry. Jaki to jest wspaniały znak, że Bóg jest ze mną, że Bóg mnie postawił na właściwym miejscu i że Boża przychylność jest nade mną. Dzięki, że mi to powiedziałeś. Ale nie byłem wcale daleki od tego, żeby przemilczeć to. Powiem wam więcej. Ile razy nie modlimy się o coś, ponieważ się boimy, że to nie dla nas. Myślimy sobie tak, albo jestem zbyt grzeszny, albo nie wiem, jaka jest Boża wola, albo to, o co proszę, jest rzeczą zbyt dużą, żeby prosić o to Boga. No, gdyby to była połowę mniejsza sprawa.
Finanse nie są rzeczą, o której najchętniej mówię, ale pamiętam, kiedy Bóg, ile lat temu to było, ponad 10 lat temu, dał nam nowy samochód w cudowny sposób. I ja tak sobie myślę, Panie Boże, czyż to już nie pora na inny nowy? Kiedy Bóg dał nam nowy samochód, to zanim dał nam, modliliśmy się z Ewą o ten samochód, wybraliśmy i modliliśmy się o cud, żeby Pan ten cud sprawił. Ja którymś razem przyszedłem do Ewy i mówię tak, Ewa, a ten samochód, ta Karina jest taka droga, to są tak koszmarnie duże pieniądze za nowy samochód. I kiedy sobie pomyślę, jakie mamy pieniądze do dyspozycji na nasze życie i kiedy sobie pomyślę, ile kosztuje ten samochód, to mówię nie. Może módlmy się o mniejszy. Taki byłem z siebie dumny, że tak inteligentnie to wymyśliłem. A Ewa do mnie mówi tak. Marek, a powiedz mi, a ile masz na ten mniejszy samochód? No ja mówię, nic nie mam. Mówi, a gdybyś oszczędzał na ten mniejszy samochód, to miała być Corolla. A gdybyś oszczędzał na ten mniejszy samochód, to jesteś w stanie zaoszczędzić? Nie. To co ci za różnica, czy prosisz o taki cud, czy taki cud? Jakby nie było, to musi być cud. Spuściłem głowę. Wiecie, czasem to jest trudno, jak ma się żonę mądrzejszą, czy bardziej wierzącą od siebie samego, więc spuściłem głowę. Tak, kochanie. I tak mi zostało do tej pory, co by tam nie było, tak, kochanie, mówię. Jak to powiedział do mnie jeden człowiek ze zboru, mówi, taka postawa męża długofalowo bardziej się opłaca. No więc Pan sprawił cud. Ale chcę wam powiedzieć, że są dziesiątki i setki sytuacji, kiedy się nie modlimy o coś, ponieważ myślimy sobie, to nie jest dla mnie, diabeł napełnia nas lękiem przed tym, żeby prosić o to, o co chcemy poprosić, co jest dla nas ważne. I tutaj niech pieniądze będą ostatnią rzeczą, chociaż one są częścią naszego życia i Pan chce błogosławić. Słuchajcie, nie możemy być powstrzymywani lękiem. Mocno to w swoim sercu odczuwam, że mamy się modlić o nasz kraj. Wiecie, możemy się modlić, Panie, jaka Twoja wola, niech będzie, niech tak będzie. Bo my przecież jesteśmy delikatni. My nie możemy modlić się przeciwko PiS-owi. Przepraszam z góry zwolenników PiS-u, ale mówię tutaj o rządzących. No więc będziemy ogródkami się modlić. Słuchajcie, jest czas i jest pora, żebyśmy się modlili o to, żeby Bóg dał nam władze, które będą dbały o nasze dobro. Bez względu pod jakim sztandarem. I żeby Bóg dał nam władze, które będą wprowadzały pokój w tym narodzie. Które będą jednały ludzi. Które nie będą gnębiły innych jako złych albo obywateli gorszej kategorii. I Słowo Boże mówi, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo. Więc jest czas proszenia Pana, żeby Pan to uczynił. Chyba, że się boisz. A więc mamy ziemię obiecaną przed nami. Jesteśmy wywyższeni wobec naszego Pana. Jesteśmy podniesieni bardzo wysoko. Bóg chce, żebyśmy mieli odwagę prosić o nasze domy. Bóg chce, żebyśmy mieli odwagę prosić o nasze rodziny. Bóg chce, żebyśmy mieli odwagę walczyć o te wszystkie dobre rzeczy, które dla nas przeznaczył. Bo przecież Bóg przeznaczył dla nas dobra duchowe. Jak się boisz, to nigdy nie będziesz mieć darów Ducha Świętego. One, lęk i dary Ducha Świętego nie współgrają, nie współdziałają. Lęk i przerażenie przed Bogiem nie współgrają ze społecznością, bo Słowo Boże powiada, że mamy prawo stanąć przed Bogiem z odsłoniętym obliczem. Czy dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali? Nie. Dlatego, że Jezus tak dużo dla nas uczynił.
Bez względu na to, skąd pochodzimy, jaką drogę przeszliśmy, mamy prawo stanąć przed Ojcem i powiedzieć do Niego śmiało: Ojcze. Wybaczcie, że podam teraz pewien przykład, który właściwie bardziej dotyczy mamuśki niż ojca. Wiecie, jak gdzieś jedziemy do kogoś w odwiedziny albo widzimy się z kimś po dłuższym czasie. Nie wiem, czy znacie to takie uczucie, takie jakieś wewnętrzne napięcie. Jak to będzie, z kimś się zobaczę, szczególnie po dłuższym czasie. Ale pamiętam, kiedyś pojechałem na rok do szkoły, do Kanady i nie było mnie ponad rok. To nie były czasy, kiedy wszyscy mieli telefon, więc przez rok czasu nie mogłem porozmawiać. Raz na jakiś czas list napisałem. I jechałem do mojej mamy, do domu. I wiecie, po raz pierwszy w życiu odczułem, że bez względu na wszystko, bez względu na to, kim jestem, co się w moim życiu przydarzy, to ja jadę do mojej mamy i mogę być spokojny, że mnie przyjmie jak swojego syna. Bóg chce, żebyśmy przyszli przed Jego oblicze tej wolności, bez obaw, bez lęku. Bóg nie analizuje każdego naszego słowa, czy się dobrze odezwaliśmy, czy nie. Bóg nie sprawdza, czy jesteśmy w aktualnej sekundzie wystarczająco godni, czy 1% pod poziomem godności, którą wyznaczył. Bóg nie analizuje każdego naszego słowa i każdego naszego czynu. Bóg patrzy na nas jak na dzieci. Diabeł przychodzi do nas z lękiem, żeby odciągnąć nas od naszego Ojca, żebyśmy się nie modlili, żebyśmy nie brali, nie wyciągali ręki, żebyśmy nie prosili, żebyśmy nie mówili: Boże, to jest dla mnie, to jest moje dziedzictwo, to jest dar od Ciebie. Bóg chce, żebyśmy przychodzili, a diabeł mówi: nie idź do Boga. Bóg chce, żebyśmy przychodzili i mówili: patrz, ja mam kogoś, kto czuwa nad Twoim życiem. Jezus, Twój arcykapłan, On doświadczony był we wszystkim i dlatego, że jest doświadczony, może Ci pomóc. A diabeł mówi: o nie, nie jesteś godzien, nie wyciągaj ręki, to nie jest dla Ciebie, to jest dla innych. Nie dla Ciebie są dary Ducha Świętego, nie dla Ciebie jest pokój, nie dla Ciebie jest zbawienie Twojej rodziny, nie dla Ciebie jest błogosławieństwo finansowe, nie dla Ciebie to wszystko jest. I zaczynamy się bać, a Bóg do nas mówi: jesteś moim dzieckiem, ja chcę Cię błogosławić, ja chcę Ci pomóc, ja chcę ułożyć Twoje życie, ja chcę wziąć to Twoje życie w swoje dłonie i prowadzić się, czuwać nad Tobą. Diabeł, jak już niczego innego nie może, to będzie wsysał w nas lęk. Przychodźmy do Boga z ufną odwagą. Już pora zakończyć, mówię, aż 45 minut. Nie ma większej głupoty niż to, żebyśmy nie wzięli od Ojca błogosławieństw i ziemi obiecanej, którą nam przeznaczył. Pan jest dla Ciebie. Jezus Chrystus jest dla Ciebie. Jezus Chrystus jest Twoim reprezentantem. Wszystko dla Ciebie i dla mnie zdobył. Sięgaj po błogosławieństwa. Sięgaj po łaski Boże. Sięgaj po Bożą pomoc. Sięgaj po Bożą ochronę. Sięgaj po Bożą dobroć i niech Cię żaden diabeł nie powstrzyma. Niech Cię żaden diabeł lękiem, obawami, czymkolwiek nie powstrzyma.